To będzie film o bliskiej relacji, która nie miała prawa zdarzyć się w takim miejscu. Prawdziwa historia dwojga bohaterów, których połączyła paradoksalnie więzienna ściana. To ona była świadkiem ich zaręczyn. Więcej nie zdradzimy, dodam tylko, że właśnie trwają zdjęcia do filmu Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. A na planie filmowym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i na terenie byłego więzienia w Zabrzu była Karolina Komada. Listopad 1947 roku, więzienie na Rakowieckiej. Wiesława Pajdak zostaje aresztowana za antykomunistyczną działalność. Kilka dni później do celi obok trafia Jerzy Śmiechowski. Ich znajomość rozpoczyna się przez ścianę za pomocą kodu Morsa. 7 lat później zaręczają się przez tę samą ścianę. Pierwszy raz twarzą w twarz spotykają się przed więziennym ołtarzem. Uwaga! Cisza! Brzmi jak scenariusz filmu, a to prawdziwa historia, która zainspirowała Macieja Sobieszczańskiego do tego, by podjąć jej ekranizacji. Pomysł mój na tę historię jest taki, że opowiadamy tę historię tylko z jednej perspektywy, z perspektywy bohaterki. A Jerzego, czyli miłość wiesi, mamy tylko jakby w jej wstukaniu, w jej wyobrażeniu o nim. Scenariusz filmu Przez ścianę powstawał 7 lat. W rolach głównych Jakub Gierszał, a także Maria Dębska. Jest to postać, która znajduje się w strasznych warunkach, w najgorszym możliwym położeniu. Ona trafiła do więzienia za to, że znaleźli u niej $50. Więc to nie jest zbrodniarka, to jest dziewczyna z dobrego domu, która nagle znajduje się w takim miejscu i musi przetrwać. I sobie postanawia już na samym początku, że nie będzie tą ofiarą, mimo że ten system ją w rolę ofiary wciska. Film w reżyserii Sobieszczańskiego powstaje w kilku lokalizacjach na terenie województwa śląskiego. Był kręcony w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Następnie ekipa przeniesie się do Siemianowic Śląskich, na Bytomskie Sząbierki i Siemianowickie Lipiny. Na producencie największe wrażenie wywarło więzienie przy ulicy Sądowej w Zabrzu. Jak ja tu wszedłem, no dreszcze mnie przeszły. Powiem szczerze, nie miałem świadomości. Jeszcze się dowiedziałem, że to więzienie jeszcze działało całkiem niedawno. No więc dla mnie to był taki silny prysznic zimny. Ja z okazji realizacji zdjęć byłem w różnych więzieniach. To więzienie bardzo przypomina więzienie na Rakowieckiej, w której ta historia się zaczyna. Film produkowany jest przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w koprodukcji z instytucją filmową Silesia Film.